O, jesteśmy, jesteśmy. Witajcie, witajcie, kochani. Zobaczcie, kogo ja tutaj mam. Mam naszego gościa specjalnego tutaj, Anię Mazurczyk. Witaj, Aniu, kochana. Witajcie wszyscy, witaj Elu, witajcie. Witaj. Bardzo chętnie cię przedstawię tutaj moim różnym osobom na moim fanpage'u. To jest Ania Mazurczyk, która się pojawiła po prostu z nieba u mnie ponad rok temu, w momencie, kiedy potrzebowałam jakiejś zmiany. No i spotkałam cię tak naprawdę na kanale YouTube i od razu nawiązałam kontakt. Zobaczyłam, że to jest po prostu osoba, która przyszła prosto pod moje potrzeby i zaczęłam sobie u ciebie zamawiać zielonki, które ty tak pięknie nazywasz, ale też w międzyczasie nawiązałyśmy ze sobą przepiękny kontakt. Ja od razu poczułam, że to jest osoba, która po prostu, od której się mogę różnych rzeczy uczyć, dowiadywać. Masz cudowną intuicję i wiele rzeczy mi to gdzieś potem tak podpowiedziałaś, tak mnie podprowadziłaś, że ja potrzebowałam właśnie tego usłyszeć, właśnie tego, co ty mi mówiłaś, właśnie potrzebowałam usłyszeć. To jest kobieta absolutnie przedsiębiorcza, absolutnie niezależna, trzymająca swoje życie w swoich rękach i podążająca też pięknie za intuicją. I chciałam dzisiaj, Aniu, z tobą poruszyć taki temat, który jest właściwie przepiękny na ten moment, dlatego że mamy za sobą pierwszy dzień wiosny, wprawdzie za oknem tak jeszcze wiecie. Trochę by się przydało więcej ciepełka i więcej słoneczka, ale wiosna zawsze kojarzy mi się ze zmianami, z przemianami, z tym, że przyroda się budzi. I właśnie ten temat przemian, zmian chciałam z Anią dzisiaj poruszyć. Anusia, powiedz jeszcze coś o sobie. Czym się zajmujesz? Co robisz? Kochani, bardzo mi miło z Wami dzisiaj porozmawiać i z Tobą, Elu, też. Czym się zajmuję? Przede wszystkim, tak jak powiedziałaś, ja jestem człowiek zmian. W moim życiu robiłam już tyle rzeczy, że to jest niewyobrażalne. Jakbym chciała zacząć o tym mówić, to by nam zeszło co najmniej 2 godziny. Natomiast teraz, aktualnie, obecnie, jestem dietetykiem klinicznym i zajmuję się zmianą życia ludzi, którzy to życie sobie troszkę jakby nadpsuli, tak, nadgryźli. To znaczy przez 20, 30, 40 lat żywili się rzeczami, można powiedzieć rzeczami, bo to nie jest pożywienie, tylko rzeczy plastikowe, które są dostępne w naszych sklepach. No i teraz mają pewne problemy ze zdrowiem, czy problemy nawet takie psychologiczne bardziej, czy problemy z depresjami. No i zajmuję się tym, żeby im pomóc dojść do normalności, czyli dojść do naszego normalnego stanu, jakim jest stan zdrowia. Bo stan zdrowia jest naszym normalnym stanem, nie stan choroby. W związku z tym pracuję od 6 lat z takimi dwoma roślinami. Jedna roślina to jest sok z trawy jęczmiennej, druga roślina Chlorella pyrenoidosa sorokiniana. Wiem, że to jakieś trudne słowa, ale to są takie nasze rośliny, które jakby pomagają nam oczyszczać nasz organizm z toksyn, z metali ciężkich, ze złogów i pomagają nam się odżywić. Czyli to jest takie czyste jedzenie, którego teraz brakuje, a możemy nim uzupełnić naszą codzienną dietę, aż w końcu czasami staje się naszym po prostu normalnym, codziennym pożywieniem. Daje nam siłę, daje nam energię, daje nam, pobudza endorfiny w jelitach, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w jelitach mamy najwięcej endorfin. I daje nam takie poczucie radości życia. I co jeszcze? Zaczynamy świecić, dlatego że te rośliny są zielone, mają ogrom chlorofilu. W związku z tym ten chlorofil, ponieważ jest to światło w płynie, on pozwala nam właśnie tak się dobrze czuć, oczyszcza z toksyn, no i powoduje, że mamy ten taki błysk, takie światło w sobie. Tym bardziej teraz, kiedy nie ma słońca, albo ono wychodzi od czasu do czasu. Także tym się teraz zajmuję i zajmuję się tak, zajmuję się pomaganiem ludziom na różnych płaszczyznach, dlatego że jestem też socjologiem, psychologiem, więc jakby tutaj od tej strony też psychologiczno-duchowej, te moje przemiany duchowe też rozpoczęłam w 2011 roku, no i one się tutaj cały czas postępują, cały czas odkrywam coś nowego. Wydawało mi się, że już jestem przebudzona, a tu się okazuje, że jeszcze nam trochę czasu potrzeba, żebyśmy się wszyscy obudzili. No wiadomo, że nie mam telewizora od 8 lat, nie oglądam w ogóle telewizji, żywię się czystym jedzeniem, więc jakby tutaj te toksyny takie zewnętrzne, mam zwierzęta ze sobą też, także jestem cały czas w naturze, kochani, no ale to jest ważne, żeby mieć to, ten taki, żeby nie mieć w sobie lęku i strachu. I to jest najważniejsze, zwłaszcza lęku i strachu przed zmianami.
Tak, i to jest ta wibracja, której mówimy nie, wybieramy tą przeciwną, wybieramy tą zupełnie przeciwną. No i widzicie już po tym wstępie, chyba mnie rozumiecie, dlaczego Anię tutaj zaprosiłam. Przecudowna, świecąca istota, osoba, która po prostu przepięknie mówi, przepięknie się ciebie słucha. O czymkolwiek byś nie mówiła, to już się chce słuchać po prostu. To ja właśnie tak to poczułam. Od razu, jak tylko cię usłyszałam, mówię: o, to jest coś dla mnie, to na pewno jest coś dla mnie. A że ja też jestem skłonna i chętna do różnych właśnie zmian i prób, i jak coś poczuję, że to może być coś dla mnie, to potem już z sobą nie dyskutuję, tylko w to idę. Ale chciałam jeszcze właśnie z tobą poruszyć ten temat zmian. Mówiłaś, że w 2011 zaczęłaś, czy coś się takiego wydarzyło, bo myślę, że to będzie taka inspiracja, czy coś musi się takiego zdarzyć w naszym życiu, żeby właśnie pójść o ten krok dalej w rozwoju, tak? Bo mówimy cały czas, że życie jest rozwojem, jakby każdy dzień jest następną próbą, czasem miłą, czasem niemiłą, tak? Czasem to jest upadek, czasem to jest wzrost. To jest po prostu rozwój. Czy u ciebie było coś takiego spektakularnego, co spowodowało, że ty właśnie uważasz, że ten moment to było właśnie taki punkt zwrotny w twoim życiu? No bo to jest ciekawe, wiesz, takich doświadczeń właśnie najwięcej zawsze możemy się zainspirować. Także jak to było u ciebie? No, moje życie od samego początku nie było łatwe. Tak jak wiele starych dusz ma właśnie takie te swoje doświadczenia, mają dużo talentów, ale też są przedstawiane im sytuacje życiowe w bardzo zmieniającym się świecie. I tych sytuacji życiowych mają naprawdę mnóstwo. I mają trudne te sytuacje, i łatwe, w zależności od tego, jaką mamy, jaka jest droga naszej duszy. Ale najważniejsze jest to, bo czy był taki moment i taki punkt zwrotny w moim życiu? Otóż był i on się wydarzył w 2011 roku, faktycznie. Natomiast wcześniej moje życie było jedną wielką zmianą. Ja ciągle coś zmieniałam. Ja jestem przedsiębiorcą. Pierwszą firmę moją założyłam, jak miałam 15 lat. To były jeszcze czasy takie, kiedy nie można było oficjalnie założyć firmy, ale ja już sobie wybrałam, że będę robić biznes. I po prostu ten biznes jakby zaczęłam robić. I to spowodowało, że w moim życiu cały czas gdzieś te zmiany następowały. Ale żyłam takim życiem, jak wszyscy ludzie, i do tej pory bardzo dużo osób żyje tym życiem takim. Też kiedyś oglądałam telewizję, też wierzyłam w to, co tam mówią, też przejmowałam się, co mówią inni ludzie, też byłam w takim tym środowisku, wiecie, w tej takiej naszej doniczce, w której wyrośliśmy. I ta moja doniczka po prostu, ja zaczęłam rosnąć, a ta moja doniczka się nie zmieniała. Ona cały czas zostawała takiej samej wielkości. I ponieważ ja zaczęłam po prostu. To jest bardzo fajna metafora, bardzo fajna. Ja słyszałam o garnku, który ma na sobie pokrywkę, nie? A ty mówisz o doniczce, czyli tak jeszcze pewniej. No No. właśnie, i ta doniczka, jak ona nie rośnie razem z nami, ona po prostu jest ciasna, więc to moje środowisko, to społeczeństwo, w którym wyrosłam, ono zaczęło być dla mnie po prostu już za ciasne i jakby potrzebowałam tych zmian i potrzebowałam czegoś, co mnie będzie inspirowało do zmiany, ale ja, przepraszam, a ten mój kot po prostu ma teraz, marzec jest i wszędzie sierść. Rozumiem. Tak jest. I kochani, całe moje życie było w zmianach. Całe moje życie, każdy jeden dzień był odkryciem czegoś nowego. Był takim wow, budziłam się rano, niby nic, i nagle jeden telefon, wow, i nagle zmiana, 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 zmiana. I to mnie troszkę tak uodporniło na te zmiany, ale miałam też wokół siebie znajomych, którzy zatwardziali, siedzieli w tym samym przez cały czas. Nie chcieli tego robić, nie chcieli tam być, ale po prostu cały czas tam siedzieli. Narzekali, narzekali Narzekali. i nie zmieniali. Że jest im źle, ale zmian jakby nie chcieli w sobie robić. Ale ja miałam w moim życiu też jedną taką sytuację. 20 lat małżeństwa i siedziałam w tej jednej, bez zmiany, w tej jednej sytuacji cały czas, chociaż ona była dla mnie też bardzo ciasną doniczką, bardzo ciasną. Była tak ciasną doniczką, że moje korzenie po prostu, no w pewnym momencie ona musiała się rozpęknąć, tak? Musiała po prostu pęknąć, żebym mogła po prostu wyjść ze skrzydłami, że ta klatka po prostu nagle została rozerwana i te moje skrzydła można było rozprostować i wyjść do ludzi. No i teraz, co się stało w tym 2011 roku? Otóż to była taka sprawa bardzo ezoteryczna, ale ja już w tym czasie zaczęłam się interesować zmianami na Ziemi. Dlaczego te zmiany na Ziemi następują? Co się zaczyna dziać? Przestałam też jakby oglądać w telewizji to, co oni tam mówią, przestałam widzieć w tym prawdę. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ta sytuacja tak się dzieje, dlaczego ona po prostu się w ten sposób wytwarza. No i w pewnym momencie otworzyłam
bo ja teraz tak dostaję, po prostu biorę telefon, a nagle na telefonie pojawia mi się albo strona internetowa, albo jakaś wiadomość, albo link. Ale to kochana, to my wszystkie tak mamy, wszyscy tak mamy. Ja cały czas to obserwuję, tylko że trzeba być na to wrażliwym i czujnym, Tak, takim właśnie tak. uważnym na to, że to jest nie przypadek, to nie przypadkiem, jeżeli to Trzeba czujesz. być uważnym. I w związku Tak. z tym ja otworzyłam tą stronę i faktycznie ta strona internetowa pokazała mi, że nie, jakby nie mogę już być w tym, co jestem. Że ja zaczęłam czytać tam i zaczęłam czytać i zastanawiać, aha, czyli jest jeszcze coś więcej, okej. Okay. I później nastąpiło takie wydarzenie bardzo ezoteryczne, w którym jakby miałam, to nie był sen, to była raczej to było na jawie, ale zostało mi pokazane inne życie i inny świat. I jakby została mi pokazana sytuacja, w której ja przyjęłam światło do siebie. I od tego momentu to już byłam kompletnie innym człowiekiem, zupełnie. Zaczęli przychodzić do mnie zupełnie inni ludzie. Zaczęli przychodzić do mnie ludzie przebudzeni. Ludzie, którzy, mogę ich tak nazwać, byli moimi nauczycielami na tej drodze. Więc twoje pytanie, czy coś się musi takiego w życiu wydarzyć? Tak, musimy otworzyć oczy. Musimy po prostu być uważni i złapać okazję. Jak ta okazja do nas przychodzi, musimy ją złapać. Druga taka sytuacja, miałam bardzo poważną chorobę, wylądowałam w szpitalu na ostrym dyżurze, operacja i tak dalej. Tam też jakby pokazali mi, jak wygląda życie po drugiej stronie, więc to było też bardzo piękne dla mnie, bo akurat mój raj wyglądał tak, jak ja uwielbiam, tak jak chcę, żeby wyglądał. No i to się wydarzyło, i to była druga rzecz dotycząca zdrowia, gdzie ja po prostu musiałam zwrócić uwagę na swoje zdrowie i musiałam zacząć szukać. No i teraz dostajemy takie lekcje i zależy od tego, jak je odrobimy. Bo jeżeli je odrobimy tak, że przyjmiemy tą lekcję, przyjmiemy ją, zaakceptujemy i zaczniemy zmieniać swoje życie, to wszystko będzie dobrze. A jak dalej będziemy trwać w tym samym, no to nie możemy się spodziewać, że dojdziemy do innego celu, jeżeli idziemy cały czas tą samą drogą. Oczywiście. Dlatego to było to drugie wydarzenie, które zmieniło moje myślenie o moim zdrowiu i wtedy przyszła do mnie zielona żywność. I zielona Ale żywność jest... Zobacz, jak pięknie byłaś poprowadzona, też tak właśnie przysłuchuję się i sobie myślę, że to pewnie, wiesz, no nie ma przypadków, więc to na pewno nie przypadek, właśnie gdzieś zaczęłaś poszukiwać tych rzeczy, które ciebie wesprą, a tak naprawdę to okazało się twoim przeznaczeniem, także ty teraz możesz wesprzeć te osoby, które właśnie są na, powiedzmy, na takim etapie, jak ty wtedy. I to tak, akurat ten temat był ci tak bardzo bliski, było ci pokazane, że to tym masz się zająć, nie? Tak jest, tak jest. Dlatego jakby tą zmianę, tylko musimy ją zauważyć, musimy ją wziąć, musimy ją przyjąć do siebie i jakby to musi spowodować, że my będziemy chcieli się zmienić, a ludzie się boją zmian. Ludzie lubią siedzieć w tej swojej strefie komfortu. Oni się boją wyjść na zewnątrz tej strefy komfortu. Lubią być w tym, wiecie, to jest takie powiedzenie, że lepsze znane zło niż nieznane dobro, tak? Tak, tak, lepszy wróg, bo znany. Nie jest mi korzystnie, tak jest. Nie jest mi komfortowo, ale przynajmniej to znam. No jest tak w psychologii, wiemy, wiesz co, ja mam do tego takie podejście, że nic na siłę, że to nie jest ani dobre, ani złe tak naprawdę, że wiele osób tak funkcjonuje, natomiast to przesłanie, które mi przyświeca, to właśnie być w tym miejscu tu teraz, żeby móc inspirować te osoby, które dokładnie już są na takim etapie, że już są otwarte, ale jeszcze dalej nie wiedzą, co dalej. I to jest ten taki moment, że właśnie wiem, że coś potrzebuję, wiem, że coś chcę. I ty na przykład właśnie w takim momencie u mnie się pojawiłaś, ty i wiele innych osób, bo ja miałam wielu aniołów zmian, bo u mnie to wszystko chwilę trwało, dojrzewało, naprawdę dobrych parę miesięcy, zanim padła decyzja, już taka naprawdę od środka, od serca. I właśnie o to mi chodzi, żeby tutaj podpowiedzieć tym osobom, że nie obawiajcie się, tak, że jest po prostu też ten czas potrzebny czasami i ta uważność, właśnie jak ty byś tutaj podpowiedziała, jakby co trzeba zrobić, żeby przychodzi już ta zmiana, przychodzi ta potrzeba, ale dalej jeszcze nie ma tej klarowności, miałaś taką sytuację, że nie masz tej klarowności i co wtedy? Nie, wiem, tak. że coś muszę zrobić, ale nie wiem co, nie wiem gdzie, nie Tak. wiem jak, co wtedy? Tak. I wtedy trzeba wyostrzyć zmysły i trzeba zwrócić uwagę na okazję.
Przychodzi do Was okazja. Zwykle są w takich momentach stawiani na Waszej drodze, na naszej drodze, pomocni ludzie. Ale niektórzy ich w ogóle nie zauważają. Dostajemy, nie wiem, zadzwoni ktoś. Ktoś powie, tak jak do mnie przysyłają, ja jestem z polecenia kogoś tam, tak? I ta osoba w moim życiu może wejść do mojego życia i zaraz wyjść, ale może wejść do mojego życia i długo tam pozostać. Więc tutaj trzeba otworzyć się i być uważnym i brać okazje, które idą do nas. Okazje. Dlatego, że każda okazja jest wielką okazją. Bo wielka okazja to jest taki moment, w którym coś do nas przychodzi. Ja nie mówię, żeby brać wszystko jak leci, ale poczujmy to. Czyli uruchommy tą swoją intuicję. Zatrzymajmy się i zapytajmy się siebie. Czy to, co przyszło, jest dla mnie dobre? Jeżeli to jest dobre, to po prostu to wezmę i spróbuję to zrobić. Jeżeli czuję się w tym niekomfortowo, jeżeli czuję się z tą myślą niekomfortowo, to po prostu tego nie biorę. Ale zauważajmy te okazje, które są dookoła nas. To jest ważne. Stawiani są tacy pomocni ludzie. I pytajmy się ich, nie bójmy się tego i nie bójmy się też same swoich decyzji, bo to najważniejsze jest to, żebyśmy, jeżeli podejmiemy decyzję, że chcemy jakiejś zmiany w naszym życiu, ale nie wiemy jakiej, to otwórzmy oczy i otwórzmy uszy, rozglądajmy się dookoła, bo Bóg, Stworzyciel, Wszechświat zawsze stawia nam odpowiedzi na nasze pytania, zawsze, tylko my po prostu musimy je usłyszeć. Tak, jak jest pytanie, to zawsze jest odpowiedź, tylko czasem jest potrzebny czas po prostu, a my tego czasu wmawiamy sobie, że nie mamy, nie? Że ojej, ale to ja już bym chciała to gdzie. I ta cierpliwość cały czas jest wystawiana na próbę, a to okoliczności muszą się dopiero ułożyć, poukładać. Jest też takie stwierdzenie, że przy podjęciu decyzji niedobra jest zwłoka, w sensie, że, jak już, że lepsze jest decyzja, podjęcie decyzji w tą lub w tą niż żadną. No tak. Chyba, że jest ci potrzebny czas i to jest też wtedy dobre, nie? Czyli jakby wiesz, no nie ma takiego, nie ma takiej recepty złotej. Zdecydowanie mamy się kierować tą swoją intuicją i tą i ta ochota na zmianę, która w nas jest, może pociągać za sobą takie malutkie nawet decyzje, takie mini kroczki, które jeszcze nie będą do niczego doprowadzać tak ostatecznie, a już będą tymi mini kroczkami właśnie takimi otwierającymi nas na następną, może większą, może jeszcze większą zmianę. Więc tu, tak jak powiedziałaś, właśnie chodzi o tą otwartość do tych zmian, o to takie, bo nam się kojarzy, że zmiana to trzeba być nie wiadomo jak odważnym, a tu chodzi naprawdę o czasami takie malutkie rzeczy, jak właśnie chociażby inne odżywianie się, tak, albo właśnie może suplementowanie czegoś, może oczyszczenie się, może, a może pójście, może jakiś nowy sport, może jakaś nowa rozrywka. Duże takie rację. Rzeczy zupełnie spontaniczne, nie? Takie po prostu, które właśnie. Taką bardzo ważną jedną rzecz. Oczyszczenie. I teraz słuchajcie, to jest ważne, to jest istotne, dlatego że kiedy mamy zawalony mózg metalami ciężkimi, kiedy w organizmie nam się kłębią pasożyty, kiedy po prostu jest nasza limfa, nasza krew jest zastana, nie ruszamy się, nie uprawiamy nawet minimalnego sportu, nawet tańca, wszystko jest teraz zabronione i zakazane. I my po prostu jesteśmy jak takie stojące bagno, stojąca nie woda. Jesteśmy której sobą, nie jesteśmy w ogóle sobą, nie jesteśmy blisko tak. siebie, prawda? I właśnie o to chodzi. I my jesteśmy jakby zawaleni toksynami, tak? To są toksyny i z jedzenia, z wody, z powietrza, z otoczenia, toksynami psychicznymi, strachem, który jest największą toksyną naszą. I teraz, jeżeli to wszystko do nas dociera i to wszystko na nas napiera, to my nie mamy siły na podejmowanie tych zmian. My nie będziemy podejmować tych zmian, dlatego że nie mamy na to siły. Najpierw musimy oczyścić ciało, oczyścić mózg, oczyścić umysł, oczyścić emocje, oczyścić nasze uczucia, a wtedy to, co do nas przyjdzie, to będzie dla nas dobre, dlatego że my będziemy umiały to rozpoznać. My przecież musimy mieć to rozpoznanie, czy to, co przychodzi, jest dla nas dobre, czy jest dla nas niedobre, czy tego chcemy, czy nie. A jak siedzimy w marazmie, jak siedzimy w strachu, to nie mamy tego rozpoznania. Więc najpierw zabieramy się za oczyszczanie. Oczyszczamy ciało. Ja oczyszczam ciało moje już od 6 lat, ale wszystkich dookoła,
Właśnie tą chlorelą pyrenoidozą sorokinianą. To jest taka roślina, która naprawdę wyciąga metale ciężkie z organizmu i je kompletnie usuwa. I co się dzieje, tak z moimi klientami, którzy do mnie dzwonią, oni są 3 miesiące, 6 miesięcy na kuracji zieloną żywnością i teraz co się dzieje? No i oni mówią, pani Aniu, ale ja się czuję tak lekko, ja jestem taka jakaś taka, że w ogóle wszystko mi się chce, w ogóle ja mam tyle Chęci energii, że do w ogóle życia, tak. wow, po To, prostu. ja u siebie to też obserwowałam, oczywiście łączyłam to z wieloma innymi rzeczami też, bo różne rzeczy wtedy zmieniałam się, po prostu rzuciłam na różne rzeczy wtedy. Przede wszystkim też czas inaczej zorganizowałam, odpuściłam wiele takich rzeczy, które kiedyś uważałam, że są obowiązkowe dla mnie. Po prostu gdzieś tam zaczęłam się mocniej wsłuchiwać zwyczajnie w siebie, ale uważam, że ten element właśnie, który tobie zawdzięczam, tego oczyszczenia organizmu jest absolutnie nieodzowny. My to oczywiście możemy zrobić za pomocą różnych rzeczy, tak? Bo każdy z nas wybierze to, co najbardziej czuje, ale ja też na przykład, jak mam polecać, to zdecydowanie polecę najprostszą metodę właśnie za pomocą tych dwóch rzeczy, no bo ja ją znam i wiem, że u mnie absolutnie zadziałała i na pewno, no dlatego mówię, że jesteś po prostu dla mnie aniołem zmian, bo ten organizm, dużo łatwiej jest się wsłuchać w siebie, jak jest ta czystość po prostu, jak jest ta wibracja prawdziwa nasza, taka żywa, a nie właśnie zaburzona różnymi Tak. rzeczami. Także to My jesteśmy z zdecydowanie. natury, pochodzimy z natury i naprawdę potrzebujemy tej natury. Potrzebujemy się oczyścić z tego wszystkiego, co jest w nas nagromadzone, między innymi przez komputer, przed którym Państwo teraz siedzicie. To jest ten cały elektrosmog, który też jest dla nas toksyną. I teraz, żeby się oczyścić, musimy zacząć od swojego ciała, od swojego otoczenia też. Więc jeżeli chcemy, faktycznie oczyszczamy ciało, no to użyjmy jęczmienia i chloreli, ale oczyśćmy też ciało z zewnątrz i połączmy się z ziemią, czyli chodźmy na bosaka po trawie, chodźmy na bosaka po W ogóle śniegu. Mam nadzieję, że chodźmy, już w śnieg ogóle nie gdzieś wróci. chodźmy. Po śniegu nie teraz, dopiero w grudniu. Natomiast teraz już po trawie, proszę Państwa, przytulajmy się do drzew. Te drzewa, one są z nami połączone. One wyciągają z nas wszystkie toksyny psychologiczne i psychiczne. Jeżeli my podłączymy się do drzewa, czyli się do niego przytulimy, to ono, w zależności od tego, jakie to jest drzewo, zacznie wyciągać z nas te wszystkie toksyny psychiczne i zacznie nam dawać swoje ciepło, swoje dobro, a nawet możecie usłyszeć to drzewo. Przyłóżcie po prostu ucho do niego, jak się do niego przytulacie i posłuchajcie jego życia. Ono ma w sobie życie, ono w środku bulgocze i w ogóle naprawdę to jest dla mnie niesłychane. Zawsze wybieram sobie ulubione drzewo. Z drzewami to jest tak, że to drzewa wybierają sobie nas. I teraz to drzewo, które nas Przemawiają. przyciągnie, tak, my powinniśmy do niego podejść i powinniśmy się przytulić do niego i troszkę z nim pobyć. Obojętne, czy ludzie wokół nas myślą, że jesteśmy wariatami, czy sami zrobią to samo. Zobaczycie, bo mam takie Wcześniej doświadczenia. czy później, wcześniej czy później to do nich dotrze, Wcześniej czy później tylko przytulą muszą się się do drzewa. oczyścić, Aniu. No jak się nie oczyszczą, to nie poczują i nie usłyszą drzewa. Ja Ja wiem, co wiem. mówię, bo ja jeszcze Zacznę. przecież myślę, że z 2 lata temu bym sobie pomyślała, no dobra, kiedyś się przytulałam do drzew, no ale jakby wiecie, dla mnie to było takie martwe, a teraz absolutnie to czuję. Wiem, o czym mówisz doskonale, bo razem zresztą z córkami chodzi mi się przytulami do drzew, ale to z taką właśnie znowu uważnością i to drzewo naprawdę potrafi w intuicji nam wiele rzeczy powiedzieć. To jest przecudowne, to jest niesamowite doświadczenie. Tak jest. Dlatego oczyszczamy ciało, czyli usuwamy mechanicznie te metale ciężkie z organizmu, usuwamy sprawy związane z psychiką, przytulamy się do drzew, chodzimy na bosaka po trawie, siedzimy jak siedzimy akurat ja mam ogród, to mam duże możliwości, tak siedzę, nie wiem, na huśtawce czy na krześle, ale gołe stopy na trawie, albo przytulić, położyć się do tej na tej trawie, tak żeby przytulić się do trawy. Trawa zresztą ze mną jest cały czas od 6 lat bez przerwy, więc jakby piję jej soki. No wiecie, bo sprawa jest następująca. No, ludzie nie powinni jeść trawy, bo nie trawią trawy. No, nie są, nawet krowy też nie trawią trawy, chociaż mają wielokomorowy żołądek, więc one po prostu tą trawę przemielają. One też wyciskają sok z tej trawy. Ale zobaczcie, jak one wyglądają. One są wielkie, te krowy, konie, antylopy. One jedzą przecież tylko trawę.
ale najważniejszy jest sok z tej trawy. One też korzystają z soku z trawy, więc generalnie resztę wydalają. Czyli ten sok jest bardzo potrzebny ssakom, sok z trawy, żeby móc mieć siłę, żyć. A znowu chloryla pyrenoidoza wyciąga te metale ciężkie, wyciąga toksyny, oczyszcza jelita. Więc jakby mamy jelita oczyszczone, nasze dobre bakterie się cieszą. A jak nasze dobre bakterie się cieszą, to my się też cieszymy. Jakby to całe oczyszczanie organizmu wychodzi potem na zewnątrz. To znaczy, wiadomo, wychodzi na zewnątrz do ubikacji, ale też widzą ludzie w nas, że my się zmieniamy. Tak. Jesteśmy jest to odczuwalne. I ta zmiana to jest pierwsza zmiana. Druga zmiana, żeby zaakceptować to, co jest. Dlatego, że jest takie powiedzenie, Stwórca, Wszechświat, Bóg nie daje ci cięższego, gorszego problemu, niż możesz udźwignąć. A więc wszystko, co dostajemy... To wynika absolutnie z prawa naszego. Bo my wibrujemy, tak to przyciągamy to, czym wibrujemy. Nie jesteśmy w stanie przyciągnąć czegoś dużo, dużo cięższego, bo tym nie wibrujemy. Dokładnie. To wszystko, no i jak to wygląda? Że dostajemy tutaj po prostu te wszystkie tak zwane problemy, to są lekcje, to są nasze takie podpory, żebyśmy mogły wyjść wyżej w naszych wibracjach i w naszym rozwoju, żeby te zmiany mogły nastąpić szybciej. Im więcej dostajemy tych według nas postrzeganych jako złe sytuacje, ciężkie sytuacje, im więcej ich dostajemy, tym bardziej powinniśmy się cieszyć, dlatego że tym szybciej się oczyścimy. Oczyści się nasza karma, same sobie możemy karmę już w tej chwili oczyścić. W tej chwili drugi skok kwantowy był 21 grudnia 2020 roku. W związku z tym ten drugi skok kwantowy jakby spowodował, że wszystko przyspieszyło. A więc co musimy jeszcze oczyścić? Nasze myśli. I musimy oczyścić, musimy dokonać zmian w głowie. Jeżeli oczyścimy nasze myśli i dokonamy zmiany, transformujemy słabe myśli, ciężkie myśli, myśli negatywne, smutne, tragiczne, jakie będziemy transformować, tak po prostu nasze życie się całkowicie zmieni. I jeżeli ono samo się zmieni, tylko musimy podjąć kilka ważnych, 3-4 ważne kroki, a to są też myśli. Więc pamiętajmy. Ono się nawet zmienia wtedy z lekkością, nie? Bo jak ty o tym mówisz, to się wydaje takie trudne, bo ta zmiana się na w ogóle potrafi kojarzyć z czymś trudnym, ale jeżeli to się zrobi właśnie tak, tymi małymi kroczkami, najpierw ciało, później ten, to potem te wszystkie takie, te następne kroki się po prostu tak jakby otwierają i to jest lekkie. To jest dosłownie przyjemne, z tego jest frajda i to poczucie takie, aha, to ja już nie muszę oceniać, to ono daje nam taką lekkość, ta akceptacja powoduje, że całe życie się robi lżejsze o wiele. Czyli coś, co wcześniej mnie zacinało, zacietrzewiało, powodowało frustrację na cały dzień albo cały tydzień, teraz buduje się zupełnie inny dystans, zupełnie inna przestrzeń i to właśnie to powoduje to oczyszczenie tych myśli. Ten dystans powoduje właśnie to oczyszczenie tych myśli. Czyli jakby moment, kiedy ja zaczynam na te myśli patrzeć troszkę z zewnątrz, nie? Tak po prostu z boku, że aha, przyszły, fajnie, że cię wpadły tu. Tak, bo właśnie o to chodzi, żeby się przyglądać naszemu życiu jak takiej telenoweli. Rozumiecie, ja tam pamiętam jeszcze jakieś telenowele sprzed 100 lat, ale tak, stoicie obok i oglądacie sobie swoje życie. Czyli po prostu, czyli Anka wstaje dzisiaj rano, zaczyna pracę, zaczyna rozmowę z klientami, zaczyna żyć i co się dzisiaj wydarzy? Jeżeli planujemy coś na jutro, to znaczy w następnym odcinku i w następnym odcinku możemy sobie zaplanować, co będzie jutro. Ale jeżeli chcemy sobie planować, co będzie za tydzień albo za dwa, to wiecie, jest takie powiedzenie, nie? Jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. Dlatego, że jedyną stałą w życiu jest ciągła zmiana. I te zmiany, tak jak mówisz, one są malutkie, my ich nie zauważamy, ale my się cały czas zmieniamy. Nasze komórki, nasze ciało wymienia się co 7 lat całkowicie na inne. Rozumiecie? My nie widzimy tego, że nam włosy wypadają codziennie 100 włosów. No może na grzebieniu. Ja nie widzę, ale niedługo. Natomiast nie widzimy tego, jak się złuszcza nasza skóra. Przecież to się wszystko zmienia. Wymienia się na lepsze. I tylko na lepsze, na coraz bardziej świeże.
Tak, to są. Ja jeszcze ty mówiłaś właśnie jeszcze o tym, żeby obserwować te rzeczy. Ja myślę, że to fajnie jest nawet nazywać nie lekcje, tylko nawet nazywać to jako takie przygody. Ja w ogóle tak właśnie ostatnio przyszedł mi ten wyraz do głowy, że to przecież to są przygody, nie? To nawet nie są doświadczenia, to nawet nie są takie, że coś trudne, że coś lekcja do odrobienia, tylko to jest przygoda i całe życie się staje, słuchajcie, przygodą. Wyobrażacie sobie to? I da się Tak. tak. Bo to I kwestia. nic nie jest ciężkie i ani praca nie jest ciężka, dlatego że, wiecie, praca wcale nie powinna być ciężka i nie powinniśmy robić coś strasznie ciężkiego, żeby zarobić pieniądze. Praca może być lekka. Moja praca jest dla mnie bardzo lekka, bardzo. Ja robię to, co kocham robić i to jest kolejna zmiana w waszym i w moim i w naszym wszystkich życiu. Po prostu róbmy to, co kochamy robić. Jeżeli Dokładnie. siedzimy w biurze i nie chcemy tam siedzieć i nas po prostu roznosi, bo jesteśmy ognistym smokiem, tak jak jestem ognistym smokiem, jak mnie ktoś zamknął w biurze, to bym tam wszystko spaliła w środku, to jeżeli nie chcecie tego, a akurat życie was tam włożyło, to okej, przyjmijcie to, przyjmijcie tą sytuację, że ona jest jaka jest, ale już dzisiaj ta sytuacja mi nie odpowiada, ja jej już nie potrzebuję, ona już spełniła swoją rolę, swoje zadanie i ja już tej sytuacji dzisiaj dziękuję. I bardzo proszę, żeby pojawiła się w moim życiu okazja, w której ta sytuacja może się zmienić. I chciałabym to. Tak. Róbmy mapy marzeń. Tak. Piszmy, rysujmy, malujmy te mapy marzeń. Dostaniemy wtedy wszystko po drugim skoku kwantowym, gdzie wszystko się dzieje w ciągu miesięcy dosłownie. To nie jest już 10 lat, 20, 50. To jest kilka tygodni, w których dostajecie to, co chcecie. Dostajemy to, co chcemy. Jeżeli chcemy nowy samochód, cyk, u mnie jeden tydzień jest nowy samochód. Jeżeli po stary się zepsuł na przykład, tak? I koniec. I jeżeli chcemy, nie wiem, mieć sytuację, chcemy mieć trochę wolnego czasu, cyk, okej, dzieje się tak, się wszystko układa, że mamy Tak się tyle układa. wolnego czasu, ile chcemy. A nawet możemy rozciągać ten czas, jak się gdzieś wiemy, że się spóźnimy, to uwierzcie mi, że jest taka możliwość, że sobie rozciągniemy czas i się nie spóźnimy. Kiedyś pokonałam Potwierdzam. 20 kilometrów w ciągu 8 minut. To było w ogóle niemożliwością, to nie była autostrada. To po prostu była normalna droga na wsiach, tak jak tu mieszkam, właśnie uciekam z miasta i mieszkam na wsi. Więc jest wszystko możliwe, tylko my musimy chcieć tego, tak? I musimy wiedzieć, czego chcemy, bo jak rzucimy do wszechświata, dobra, chcę jakąś zmianę. Wiecie, mam taką znajomą, która chciała mieć bardzo dochód pasywny. Bardzo chciała mieć dochód pasywny i to było jej wielkie życzenie wypowiedziane do świata, tylko że nie sprecyzowała i uległa wypadkowi i jest na rencie. Okej. Więc jest dochód pasywny? Jest. Ale my musimy dokładnie wypowiedzieć to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Nie musimy mówić, jak chcemy, żeby się to wydarzyło, tylko co ma być finalnie, tak? Finalnie. No wiesz co, no zawsze chodzi o radość i o lekkość, tak? I Tak o spokój chodzi, jest, tak jest. i o szczęście, i o ludzi cudownych dookoła siebie, i o miłość w środku, i po prostu, Dobra, no, to jest to ja takie mam na to proste. sposób. Okej, mam na to sposób. Mam. Jeżeli chcemy mieć wokół siebie radosnych, szczęśliwych ludzi, to my same musimy takie być. Oczywiście. Jeżeli my zmienimy się w sobie, jeżeli my w sobie będziemy mieć tą radość życia, to uwierzcie, że jakby nie będą do nas przychodzić ludzie smutni, bo oni się z nami będą bardzo źle czuć. Oni się Bardzo. nie połączą, oni się nie połączą. Oni się nie połączą, oni nie będą chcieli z nami w ogóle przebywać, bo w ogóle to ich będzie to wkurzać, denerwować i nie. Więc będziemy przyciągać takich ludzi, jakich chcemy. Jeżeli chcemy mieć lekką pracę, to po prostu powiedzmy to, wypowiedzmy to życzenie i po prostu otwórzmy się na to. Nie bądźmy zacieśnieni w tej naszej właśnie za małej doniczce. Starajmy się po prostu znaleźć tą okazję, która do nas przychodzi. Wszystko jest lekkie, łatwe, proste i przyjemne. Tylko musimy zwracać uwagę, co przychodzi i czy nasza intuicja, czy nasza dusza, czy my się z tym sklejamy. Czy to jest nasze? Bo jak to nie jest nasze, to po prostu pozwólmy temu odpłynąć. I zaraz Dokładnie. przypłynie inne, dlatego że wszechświat nie lubi pustki. Nie ma pustki. Nie ma pustki. Nic, nie, Zawsze jest coś. Więc jak my z czegoś zrezygnujemy, to na to miejsce przychodzi coś innego.
Jak wiecie, nie pojawią się nowe liście na drzewach, jak nie opadną stare. No nie ma szans. Nie ma szans. Właśnie tak teraz sobie jeszcze pomyślałam, że wiele osób ma taką sytuację, że może tego słuchać i myśli sobie, wam to łatwo mówić, bo już macie takich ludzi dookoła siebie, bo już robicie to, bo pracujecie niezależnie, ale to też wymagało od nas pewnych właśnie decyzji i one w ogóle też nie były łatwe. Natomiast to, co mogę teraz podpowiedzieć takiej osobie, której się wydaje, że ona teraz musi robić to, co robi, musi pracować w tej pracy, której musi, bo nie może sobie pozwolić na zmianę, bo nie może sobie pozwolić na pozbawienie się finansów i takich innych wszystkich przyziemnych rzeczy, to myślę sobie, że to, co może ułatwić, to właśnie podążanie za tymi malusieńkimi, malusieńkimi znakami, bo ta zmiana nie musi być od razu nagła, tylko otwieraj się na te malutkie, na te maluteńkie rzeczy. I Tak, zobaczysz, że wcześniej czy później przyjdzie do ciebie ten poziom odwagi, który jest potrzebny, żeby rzucić się na tą dużą zmianę, która już wtedy nie będzie ci się nawet wydawała, że ona jest taka duża, bo ty będziesz inna, będziesz miała w stosunku do niej kompletnie inne nastawienie, inne patrzenie i inne definiowanie tego swojego muszę, nie mogę, tak, bo to są te wyrazy, które właśnie tak naprawdę są lękiem i strachem, czyli czymś zupełnie przeciwnym do tych wibracji, o których my tu mówimy i którymi my tak naprawdę tutaj emanujemy, no bo jesteśmy po prostu świecące, tak, Aniu? No trzeba to powiedzieć, jemy, zielony świat bez świecimy. względu na lampy. Tak, więc ten lęk i strach, który jest tak naprawdę wokół nas cały czas bardzo intensywnie, on potrafi, no, potrafi być przeze mnie Sparaliżować. ominięty. Tak, on potrafi po prostu mnie omijać. Ja go nie zauważam. Ja często nie widzę smutnych min ludzi już, a kiedyś tylko widziałam takie. Ja teraz po prostu nawet tego nie widzę. Więc na tym cały czas polega, że po prostu ja widzę świat w różowych barwach i on taki mi się pokazuje po prostu. Więc chodzi o te malusieńkie, malusieńkie, malusieńkie kroczki. Więc jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie ci się wydaje, że musisz, że nie możesz i że powinnaś, nie możesz sobie absolutnie pozwolić na jakąś tam dużą zmianę. Nie idź w dużą zmianę. Nie idź, skoro nie możesz, nie musisz i powinnaś. Natomiast zacznij malutkie robić. Malusieńkie tycie. Niech one dotyczą ciała, niech one dotyczą właśnie sposobu myślenia lub niech dotyczą otoczenia. I o to jeszcze się chciałam, Aniu, ciebie zapytać i podjąć ten temat właśnie, co z otoczeniem. Jak ty postrzegasz te swoje doświadczenia, właśnie ten swój cały rozwój, ścieżkę rozwoju w kontekście ludzi, którymi się otaczałaś? Czy to jest ważne według ciebie? No, u mnie w życiu prawda jest taka, że ja się całe życie moje było zmianą, więc ci ludzie też się zmieniali. Ale w zależności od tego, jaka ja byłam w środku, ja sama, to tacy przychodzili do mnie ludzie. Jak ja miałam pretensje do życia, o to, o tamto, że mi się nie powodzi, że to, że nie ma tyle tych pieniędzy, ile bym chciała mieć, że jestem w więzieniu. I ja też nie potrafiłam zobaczyć. Wiecie, drzwi do więzienia się otworzyły, a ja siedziałam przodem do zakratowanych okien i trzymałam się tych krat, rozumiecie? Ja z tyłu miałam otwarte drzwi więzienia, a ja się trzymałam krat i mówiłam, jestem w więzieniu, ja nie chcę tu być w tym więzieniu. Zamiast się odwrócić i zobaczyć, że drzwi są otwarte. I to było takie zakleszczenie właśnie. No i teraz jak to zrobić? Tak jak masz rację, małymi kroczkami. Uważność na swoje myśli. A, dobra, okej, bardzo prosty przykład. Jest taki czas, że bardzo modne jest słowo masakra. Coś mówimy, masakra. Coś mówimy, no masakra. Czy to jest masakra, czy nie masakra, mówimy masakra. A teraz się zastanówmy chwilę. Co znaczy masakra? Przecież masakra nie znaczy nic dobrego. Masakra to są poucinane głowy, wszędzie krew się leje i trupy leżą. To jest masakra, tak? Niska, niska wibracja, bardzo niska Tak. wibracja. Ja Niska używam tego wibracja. wyrazu, ale Więc wiem, ja. o czym mówisz, bo był taki czas, że też używali, też wokół wszyscy używali, No a ale też, kto no. to w ogóle wymyślił? I Nie, teraz to jest niska, niska wibracja, ja bardzo. zawsze Taka jak wszystkim. martwi się. Tak jest. I wszystkim osobom, z którymi rozmawiam, i usłyszę jakieś masakra, albo dramat, albo katastrofa, albo nie wiem co, to ja mówię, słuchaj, zamień to słowo na cudownie. No i oni się tak zastanawiają, no dobra, no to. A, dzisiaj coś tam rozwaliłam samochód, bo coś tam, ale cudownie.
Aha, zobaczcie, jak to się wszystko zmienia, okej, okay. Cudownie, ale cudownie, dlatego że okej, okay, wjechałaś w słupek, masz wgnieciony zderzak, ale być może to cię zatrzymało, tak? Ale być może na tej autostradzie, na którą miałaś jechać, bo się spieszyłaś na spotkanie, coś by się złego wydarzyło. Więc to, że wgniotłaś sobie zderzak, może się okazać, że to jest cudownie, po prostu, że to jest cudownie. No i No teraz. dokładnie, nie nam sądzić, nie nam oceniać, absolutnie. Znowu nie nam oceniać, nie nam oceniać. I małe zmiany. Zmieńmy najpierw nasze słowa, myślenie. To jest bardzo malutkie, ale to jest bardzo znaczące. Jak dokonamy zmiany naszego myślenia i mówienia, to dokonamy zmiany w całym naszym życiu. Uwierzcie mi, że tak jest. I później te Tak. zmiany idą już jakby jedna za drugą w dobrą stronę. Bo zmiany to nie jest tak, że zawsze są złe zmiany. No przecież, nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest zła zmiana, bo nas wywalili z pracy, tak? Zamknęli, nie wiem, wyrzucili nas z pracy, koniec. Katastrofa, dramat, masakra. Ale jak zmienimy to? Na cudownie, na wspaniale, na Coś nowe nowego nadzieje. przede mną, ależ to ekscytujące. Tak jest, więc to jest takie wspaniałe po prostu, że ja teraz już nie mam tej za małej doniczki i albo mogę wskoczyć w inną doniczkę, albo w ogóle mam do wyboru całą ziemię. I nie muszę być żadnej doniczce. Dokładnie. Dusza nasza lubi doświadczać, lubi ryzykować i ona się po prostu cała cieszy od środka, tylko niech ona przemówi przez nas, niech ona się przebije przez nas, przez to nasze ciało, przez ten No, nasz umysł, to za dużo pętli się, nie? musimy otworzyć uszy. Musimy usłyszeć tą naszą intuicję. Wiecie, ego krzyczy, wrzeszczy, a intuicja szepta. Więc my musimy się w końcu zamknąć i po prostu posłuchać tej intuicji, po prostu się uspokoić, po prostu nie biegać w tym kołowrotku cały czas, jak te chomiki po prostu, tylko się uspokoić, usiąść i posłuchać siebie. Co nasza dusza, co nasze ja od nas chce? Gdzie jest ta droga? A wiecie, jak nie idziemy dobrą drogą, drogą swojej duszy, tylko schodzimy gdzieś w którąś stronę, obojętnie którą, to ta dusza nas od razu pyk, pyk, pyk i nas podsuwa pod tą główną drogę, dobrą drogę, którą mamy iść. Więc jeżeli gdzieś nam się coś nie udaje, nie chcemy tam być, to znaczy, że zeszliśmy z drogi. Po prostu, jeśli możesz, zawróć. Jak się Moja nie czujesz dobrze, nawigacja nie? mi Jak tak się nie mówi. czujesz dobrze, to zawracaj. Jak się tu nie czujesz dobrze, to na pewno nie jest twoje miejsce. To jest prawda. Więc słuchajmy siebie, słuchajmy swojej duszy, słuchajmy tego, co my same chcemy. Zróbmy mapę marzeń, zmieńmy słowa na inne. Jak mamy powiedzieć coś na M, to powiedzmy cudownie. Zawsze, jak chcemy powiedzieć złe słowo, powiedzmy cudownie. Od razu wszystko się zmieni. No. Oczyszczajmy swoje ciało. Oczyszczajmy swój mózg, swoją głowę, swój umysł. Płaczmy dużo, bo płacz jest prysznicem dla duszy. Więc jeżeli mamy problem z płaczem, to ja wam powiem, jak się rozpłakać. To nic się strasznego nie musi stać, tylko idziecie do łazienki przed lustro, patrzycie sobie prosto w oczy i mówicie: Ania, kocham cię, Ania, kocham. To znaczy, nie mówicie: Ania, kocham cię, tylko mówicie swoje imię oczywiście. I jak będziecie mówić to 3 minuty, 5 minut. Słuchajcie, nie ma możliwości, żebyście się nie rozpłakali, dlatego że mówicie do swojej duszy, to mówicie do siebie, że się kochacie. To jest takie piękne, po prostu jest takie wzruszające. I teraz leci z oczu deszcz łez, bardzo dobrze, dlatego że one są oczyszczające. I zobaczycie, jak później się lekko poczujecie. Ale cudowne narzędzie, Aniu, cudowne. Jestem pewna, że się wielu osobom przyda i ono jest takie proste, a tak robi robotę. Ja je bardzo dobrze znam. Cudne, cudne narzędzie. I to właśnie też jest takie, to jest ten maluteńki kroczek do zmian, nie? A co by było, gdyby codziennie tak pogadać sobie z tym lustrem, nie? I to jest właśnie ten malusieńki kroczek do zmian i takie otwieranie się i właśnie porzucanie tych pędzących myśli, które nam każą różne rzeczy, albo że musimy, albo że powinniśmy. To jest porzucanie się, to jest wejście do swojego środka i właśnie do tej lekkości, która nam się absolutnie jakby jest przynależna do nas. Ta wolność, ta lekkość, ta niezależność jest nasza, nam przynależna, tylko troszeczkę jest poukrywana w tej doniczce, o której mówiłaś. Cudnie, ale dużo rzeczy padło, ale fajnie.
Myślę, że kilka recept na zmianę tutaj jest. Ja się bardzo cieszę, że mogę pomóc. Bardzo dużo osób z różnymi problemami do mnie dzwoni i, no i pytają, co zrobić. I wiecie, ja mam też taką właściwość, że ja po prostu czasem widzę, co zrobić. Więc zwykle daję kilka takich pomysłów. No i ten człowiek sam czuje, który ten pomysł jest jego, czy wszystkie, czy żaden, czy można, on sobie sam musi pomóc. Ale najważniejsze jest to, że ci ludzie sami odkrywają w sobie różne rzeczy, sami odkrywają w sobie talenty, sami odkrywają, tylko tak. Ktoś lekko musi ich tam popchnąć do tego, tak? Ktoś im lekko musi pokazać tą drogę. I wtedy jak zobaczą, ale najważniejsze, oczyścić organizm z toksyn. Bez tego nie pójdziemy dalej, naprawdę. I to ja teraz już mówię bez żartów, bez oczyszczania organizmu nie pójdziemy dalej, bo my będziemy zawaleni w środku, nasze ciało będzie zawalone, będziemy się źle czuć. Nie będzie mieć Tak. energii. No i tak my chcemy zrobić Znaczy, zmiany, ciało się będzie jakiekolwiek, samo nie ma energii. upominać też o to, ono się samo upomni, to jakby, bo u mnie kolejność była inna, ja zaczęłam najpierw medytować i później jakby poprzez medytację, poprzez te wibracje, którymi się zaczęłam wypełniać, tak jakby łączyć się z nimi, ze swoim środkiem, to ciało mi zaczęło samo mówić, zrób coś ze mną teraz jeszcze, tak jakby dopełni to, tą całą przemianę. Czyli kolejność jest moim zdaniem tutaj dowolna, ale jeżeli dostajecie od nas gotowca, że można zacząć od ciała tą zmianę, albo właśnie już czujecie, że może by coś zrobić z ciałem, bo jest wiosna, no to to jest świetny, świetny pomysł, świetny argument. I też to, co Aniu powiedziałaś, jak najbardziej prośmy, nauczmy albo otwórzmy się na to, żeby móc kogoś poprosić o to pilotowanie, o to prowadzenie, o tą podpowiedź, o to, żeby się złapać czasami za taką rękę czyjąś i dać się poprowadzić. Także wiele. O tutaj, jakie oczyszczanie polecacie? Aniu, wiesz co, bo tutaj Ania napisała, na początku mówiłyśmy o tym, także zresztą tutaj będzie kontakt do Ani i do jej stronki, to jak najbardziej się możecie kontaktować. Anunia, czy jeszcze mamy coś do powiedzenia, czy już, no temat pewnie niewyczerpywalny, nie? Jeszcze mogłam, można byłoby jeszcze... Absolutnie, można o tym mówić, o tym można mówić godzinami, ale nie chcemy też znowu Państwa tu zmęczyć. Ja bym jeszcze może następnym razem poruszyła temat strachu, lęku, jak z tego wyjść po prostu, bo teraz jest taki czas, gdzie zewnątrz nas straszą, a my ten, jeżeli nie mamy w sobie lęku i przywiązania, to nikt nam nic nie zrobi. Jesteśmy wolnymi ludźmi, wolnymi istotami. Nasza dusza jest wolną wolna. Wolę. Tak. Tak. I nic nie może nas do niczego zmusić. Jeżeli my sami tego nie chcemy. Także tak się właśnie czujmy. Czujmy się wolni, czujmy się absolutnie niezależni, czujmy się skłonni do zmian, bo to jest właściwie znak równości. No i wspomagajmy i swoje ciało, i mental. No a wtedy dostaniemy się do naszej duszy, do naszej serca, do tych wysokich, wysokich wibracji właśnie miłości, tej lekkości, tego za czym tak naprawdę tęsknimy cały czas i do czego zmierzamy, tak czasami właśnie poprzez te lekcje i te wszystkie doświadczenia, ale tak naprawdę tam zmierzamy. Dziękuję, Anunia, bardzo. Bardzo, bardzo cudownie się z tobą rozmawiało, mnóstwo rzeczy padło i myślę, że to jest bardzo, bardzo wartościowy przekaz tutaj i jestem ci wdzięczna ogromnie. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Buzia. Elu, i dziękuję wam wszystkim i bardzo was pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia.